Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko Annie Marii Żukowskiej, posłance Lewicy, która jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu serdecznie. Zdradziliście opozycję i ona teraz krwawi. Zdradziliście nie tylko opozycję, ale w ogóle demokrację. Polskę zdradziliście. Tak mówi Bartłomiej Sienkiewicz. Roman Giertych wtóruje, mówiąc, że współpraca ze zdrajcami jest zdradą i tak dalej, i tak dalej. Byliśmy przygotowani na takie reakcje, ponieważ znamy nie polityczną Platformę Obywatelską, ale znamy też poglądy Polek i Polaków i naszych wyborców i wyborczyń. Zdradą Polski byłoby i zdradą racji stanu nieprzyjęcie, odrzucenie planu Marszala XXI wieku, 250 miliardów złotych dla Polski. I nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki pytałyby się potem to swoich samo dziadów. Mówi Mateusz Morawiecki, mówiąc o was per koleżanki i koledzy z Lewicy, to mówi Mateusz Morawiecki. No ale to wyście przecież mówili bardzo niedawno, mówicie w zeszłym roku, że z oszustami się nie gada, bo na końcu zawsze nas oszukają. To mówił Włodzimierz Czarzasty, a Robert Biedroń grzmiał, że z politycznymi szulerami nie siada się do stołu. No i co? Usiedliście, dogadaliście się. Rządu. W sprawie obalania rządu, tworzenia nowego rządu i innych tego typu historii. Pan Gowin nie jest marszałkiem Sejmu, pan Gowin nie jest premierem, bo nie o tym żeśmy rozmawiali. Rozmawialiśmy o tym, jak poprawić Krajowy Plan Odbudowy, który zatwierdza Komisja Europejska, więc Komisji Europejskiej nie uważamy za szulera ani oszusta. Jeżeli ktoś tak uważa, to już naprawdę chyba postradał wiarę w taki projekt jak Unia Europejska. I to Komisja Europejska w dialogu z Parlamentem Europejskim będzie nadzorować wykonanie tych krajowych planów. No zaraz, ale skoro to wszystko jest takie proste, to dlaczego nie przekonaliście nie tylko opozycji, ale nie przekonaliście nawet tak bliskiego wam strajku kobiet? W sprawie Lewicy ogłaszamy krótko, wóz albo przewóz, doba na ogarnięcie się, albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy Lewicy. Czy oni już zaczęli wybijać pani z głowy tę głupotę, cudzysłów. No i co? Co z tym ultimatum? No, na szczęście zostało przedłużone kolejne 24 godziny. Ja raczej tylko zauważyć, że niestety strajk kobiet traktuje nas gorzej niż traktuje samo Prawo i Sprawiedliwość, bo rządowi dał 7 dni ultimatum, a nam tylko dobę. Ale wracając do tematu. Ale to pani jest... nie wygląda na bardzo przestraszoną. No nie należy do lękliwych, może dlatego. No dobrze, ale tak zupełnie serio. Nie, przepraszam, ale to... Ze strajku kobiet konstytucji, a artykuł 104 konstytucji mówi, że mandat posła jest wolny i nie jest związany instrukcjami swoich wyborców, bo głosuje w imieniu narodu. Ja to rozumiem, tylko strajk kobiet twierdzi, że dogadujecie się, jak rozumiem, z szulerami, to cytat z Włodzimierza Czarzastego, zostajecie oszukani i zdradziliście sprawę, no właśnie ich, no skoro dogadujecie się z takimi potworami, no to jesteście współodpowiedzialni za wszystko, za całe to zło, które oni robią. Spora część opozycyjnej opinii publicznej i część też wyborców uwierzyła w takie political fiction, że rząd się rozpadnie, że z powodu jednego głosowania jakikolwiek rząd się rozpadnie. Ja przypominam, że w Polsce istniały rządy mniejszościowe, choćby rząd premiera Marka Belki rządził 1,5 roku jako rząd mniejszościowy, nie rozpadł się. Ani z powodu jednego głosowania przegranego, ani pewnie... Pani poseł, ale ja mam wrażenie, że trochę mówimy obok tematu, no bo temat jest taki. Zostaliście oskarżeni o to, że zamiast trzymać razem z Lewicą, razem z całą opozycją we wspólnym bloku, to wy się dogadujecie z Kaczyńskim. A pani mi mówi, że po pierwsze Unia Europejska to nie szulerzy i że były rządy mniejszościowe. Zostawmy te rządy mniejszościowe. Ja mówię tylko o jednej sprawie. Dlaczego na przykład nie wspieracie tej idei koalicji 276, pomysłu rzuconego przez Platformę? Jak rozumiem, teraz bez posłów Lewicy jest to koalicja 229, ale to nie daje im władzy. Ale to właśnie trafnie pan zauważył, panie redaktorze. Chciałam właśnie do tego się odnieść. To znaczy ogłoszono jakąś koalicję bez uzgodnienia z potencjalnymi uczestnikami tej koalicji. Także no naprawdę żyjemy w świecie Matrixu politycznego. Jeżeli jedna partia uważa, że
jakoś wygląda świat, ale nie uzgodniła tego z innymi ugrupowaniami. I my mamy trochę inne na to spojrzenie i dlatego myślę, że to jest bolesne dla Platformy Obywatelskiej, która po prostu już sobie taki plan w głowie ułożyła i bardzo trudno się jej rozstać z pozycją lidera opozycji i trudno jej będzie odnaleźć się w sytuacji, kiedy na przykład minie go ugrupowanie pana Szymona Hołowni, no i to on będzie potencjalnym kandydatem na premiera. Nie wiem, co wtedy zrobi Platforma Obywatelska. To się okaże, co zrobi Platforma. Ja pytam o Lewicę. Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, jest naszym gościem. Pani poseł, jeszcze do tego tematu wrócimy. Czy pani przeprosi panią marszałek Kidawę-Błońską za swoje słowa z zeszłego roku, że albo się jest polityczką i bierze udział w polityce jako podmiot, albo jest się łajzą? Koniec cytatu. Stwierdzenie natury ogólnie nie odnoszące się konkretnie do pani marszałek. No jakżeż to właśnie nie, to było, to było o pani marszałek Kidawie-Błońskiej. Bardzo przepraszam. To było, może, każdy może to sobie na Twitterze przeczytać. To było o pani marszałek Kidawie-Błońskiej. Pani wtedy mówi, że albo jest się polityczką, albo jest się łajzą. No, to jest niegrzeczne, mówiąc delikatnie. Bywam niestety czasami za ostra w osądach, za ostra może w wypowiedziach, ale też oczywiście nic mnie nie kosztuje przeprosić, w związku z tym przepraszam panią marszałek Kidawę-Błońską. Nie zmieniam oceny politycznej. Ocena polityczna odnosi się tym bardziej właśnie po roku do obecnej sytuacji. Albo jest się aktorem aktywnym na arenie politycznej i ma się sprawczość. Albo jest to, co, proszę Państwa, to jest rzadka chwila i to należy docenić. Rzadka chwila, kiedy polityk potrafi powiedzieć przepraszam. Ja to w każdym razie doceniam. Czy rozmawia pani z posłankami waszymi, które opuściły wasz klub? Bo to dwie panie, najpierw Hanna Gill-Piątek poszła do Szymona Hołowni. Tu w ogóle może najpierw pytanie, czy Szymon Hołownia pani nie kusi, czy nie kusi innych posłów Lewicy? No, mnie na pewno nic nie kusi, jestem silnie związana z Lewicą, nigdzie się nie wybieram, nie zamierzam się wybierać, chociaż już podobno od 5 lat jestem w PiS-ie. Pani jest od 5 lat w PiS-ie, moje gratulacje. Tak twierdzą moi oponenci, ale nie jest to prawda. Jestem na lewicy, będę na lewicy i zawsze byłam na lewicy, nie wybieram się nigdzie. Czy rozmawiam z panią Hanną Gill-Piątek? Tak, ostatnio rozmawiałyśmy o spotkaniu w sprawie wyborów w Rzeszowie. Jak wiemy, skończyło się to pozytywnie i jest wspólny kandydat również pana Szymona Hołowni, również Platformy Obywatelskiej, PSL-u i oczywiście Lewicy. A z kolei Monika Pawłowska, wasza posłanka z Lubelskiego, z Chełma, została teraz członkinią, jak ona się tam nazywa, to ja już nie wiem, partii Porozumienie Jarosława Gowina, w każdym razie opuściła wasz klub. Maciej Gdulas, pani kolega z klubu Lewicy, mówi, że zablokowała go nawet na Twitterze, a panią? Nie zablokowała. Ostatnio nawet jej udzieliłam takiej rady, po prostu już po starej znajomości, żeby może skasowała te wpisy, albo skasowała w ogóle konto na Twitterze, bo to daje asumpt do po prostu ośmieszania się, kiedy się pisze 180. A czy pani wzięła te rady do siebie i skasowała wpis o tym, że pies pani Jaruzelskiej chciał zgwałcić moją sunię, kiedy ją wzięłam na kolana, podszedł i mi nasikał do butów, jaki pies, taki pan. To zabrzmiało groźnie. No, groźne to było głównie dla mojej suni, a jak wielu wielbicieli psów, psiarzy, jestem bardzo mocno związana z moją sunią. Ale pani serio uważa, że to jest zarzut wobec Moniki Jaruzelskiej, że jej pies miał jakieś miłosne... Wobec jej psa. No tak, ale pytam zupełnie poważnie. Pani pisze takie rzeczy na Twitterze. Czym to się skończyło, przepraszam? Czym się skończyła ta sprawa psich amorów albo psiego gwałtu? Moich butów do śmietnika się skończyło. Oj, ale Monika Jaruzelska nie chciała pani jakoś zrekompensować straty? Nie oczekiwałam też tego. Ach, proszę Państwa, o ciętym języku, bo tego jest dużo, ale nie tylko, również o polityce będziemy rozmawiać w radiu RMF24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. To jeszcze o ciętym języku, bo czy Leszek Miller panią jakoś przeprosił, bo po wpisie, znaczy może zaraz, zacznijmy od początku. To pani najpierw napisała o tym, o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka, że to jest klątwa dublera. Pani myśli, że to jest właściwy język, którym politycy powinni się posługiwać? Ktoś umiera, a ktoś z satysfakcją pisze, klątwa dublera? Nie,
źle zrobiłam, przeprosiłam za to, mimo że ten wpis konsultowałam z osobami bliskimi politycznie i w tym momencie nie uderzyło ich nic. Ale jak może nie uderzyć? Popełnia się błędy, ja się do tego błędu przyznaję, przeprosiłam rodzinę pana sędziego bliskich. To był oczywiście wpis, który nie powinien się pojawić, przeprosiłam za niego, przepraszam jeszcze raz. Jak pan widzi, nie jestem osobą, która idzie w zaparte, jak coś zrobię źle, to przepraszam. Nie jest tak, że robię wszystko na 100%. A rozmawia pani z Leszkiem Millerem, bo on napisał, że w przypadku tej pani, nie po raz pierwszy zresztą, milczenie nie jest złotem, jest szansą, a pani z tej szansy nie korzysta. Nie rozmawiam. Ostatnią rozmowę, jaką osobistą miałam z premierem Leszkiem Millerem, to już wiele lat temu, na temat sprawy toczącej się w prokuraturze krakowskiej w sprawie więzień CIA w Polsce. Czyli rozumiem, że nie przejmuje się pani jego złośliwościami, że nie jest pani dla niego żadnym zagrożeniem, jest pani dla niego po prostu nikim. No ale pan premier Leszek Miller odszedł z mojego ugrupowania, z obecnie Nowej Lewicy, w związku z czym on nigdzie nie odchodził, ani nigdzie nie przychodził, on po prostu nie wstąpił do nowej partii Lewica, to raz, a jest w końcu europosłem z... Nie miał takiej potrzeby, dlatego że wszyscy członkowie i członki niedotychczasowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostają w tej partii, bo ta partia po prostu zmieniła nazwę. Jak firma zmieni nazwę z X na Y, to nadal jest to ta sama firma. Na firmach, o firmach też możemy porozmawiać. Pani jest w końcu udziałowcem rodzinnej chyba, tak? Firmy Gumipol. A czym się zajmuje ta firma? Prowadzi ją obecnie moja mama, zajmuje się, wcześniej się zajmowała regeneracją opon, w tej chwili handlem tymi oponami samochodów ciężarowych głównie. I ma pani udziały warte 1 000 000 złotych, to jest pani po prostu kapitalistką. No, one były tyle warte, bo poradziłam się w kancelarii Sejmu, co mam wpisać. Wpisana jest wartość nominalna, czyli taka, jaka była na początku powstawania tej firmy. A ponieważ coś jest warte tyle, za ile można to sprzedać, to obawiam się, że niestety nie jest to obecnie tak dużo warte, jak było na samym początku. A ile osób zatrudnia wasza firma? W tej chwili tylko moją. A, czyli to nie jest jakieś wielkie przedsiębiorstwo, gdzie zatrudniacie mnóstwo ludzi i pani nie jest kapitalistą XIX-wiecznym, ani nawet kapitalistką. Pani poseł, jak czytam pani wpisy na Twitterze, to właściwie to też mam takie poczucie, nie chcę być niegrzeczny, ale że tę radę, którą pani poseł Pawłowskiej dała, no powinna pani skierować wobec siebie. Co krok to jakiś kwiatek. Po co to pani? Po co pani, wiedząc, że jest może, nie wiem, no nadekspresyjna, wypisuje takie rzeczy na Twitterze? Nie warto skasować konta albo co? Nie wiem. Związać sobie ręce? Z Twitterem mam relację dosyć pewnie osobliwą. Myślę, że to jest taka relacja jak wikingów z wojną. Po prostu czasami włącza mi się tryb berserk. I wtedy nie czuję się pragnienia, nie czuję się snu, nie czuję się żadnych innych potrzeb, tylko się walczy. No i ten tryb walki mi się czasami włącza. No, berserkowie potrafili być skutecznymi wojownikami, czasami płacili za to wysoką cenę, bo ich organizm się wyczerpywał. Jestem taką osobowością. Twitter jest moją bazą kontaktów z wyborcami, moim środowiskiem, w którym się z nimi komunikuję. To są najczęściej osoby młode, z którymi wymieniam się wieloma poglądami, nie tylko na tematy polityczne. I taki mam sposób komunikacji z nimi. Taki ma pani sposób, no tylko że czasami ten sposób przybiera osobliwe formy. No ale dobrze, 2 razy już pani przepraszała i nie będę pani kazał przepraszać po raz kolejny. Ale jedna rzecz mnie zaciekawiła i to nie jest na Twitterze. Ja zacytuję. Zdarzają się sytuacje, powiedziała to pani w marcu. Zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Ucieszyło mnie to, powiem. Może i ja bym został matką. No, to jest kwestia tego, jak rozumiemy ten termin. Jeżeli biologiczny mężczyzna, wydaje mnie się, że jestem biologicznym mężczyzną. Tutaj mamy wiele możliwych wariantów ułożenia chromosomów. Biologicznie czasami ten układ, który daje nam, znaczy statystycznie mężczyznę, zdarza się, że... Że mężczyźni rodzą kobiety, tak? Rodzą dzieci. Osoba, która ma układ genów męskich, wygląda zupełnie jak... Nie, ale zaraz, ale zostawmy wyglądy, bo wie pani, wygląd wygląda. Ja na przykład jestem bardzo ładny z wyglądu i... Niewątpliwie, panie redaktorze. Niewątpliwie, niektórzy... Ale to jeszcze nie wygląd decyduje o tym. Ale może jeszcze nie wyglądam jak kobieta, chociaż się bardzo staram. Ale zupełnie poważnie spytam panią, czy pani zna takich mężczyzn, którzy urodzili dzieci? Ja osobiście nie znam, ale... To skąd pani czerpie tę wiedzę, że mężczyźni rodzą dzieci?
pism naukowych, z doniesień medialnych. Słucham? Z których? Z jakich pism naukowych czerpie pani tę wiedzę? Z których? The Lancet na przykład. No i proszę, gdzie w Lancecie napisano, że mężczyźni rodzą dzieci? Bo byłoby to odkrycie, przyznaję, to byłby kopernikański przewrót. Ja po prostu w imieniu milionów mężczyzn w Polsce jestem bardzo zaciekawiony, czy my możemy się obejść bez kobiet i sobie sami urodzić dziecko. Bo no, zdaniem pani poseł... Kobiety mogą obejść bez mężczyzn, bo to jest medycznie łatwiejsze tutaj. Mówię o procedurze in vitro. Ale zaraz, ale do procedury in vitro nie jest, pani zdaniem, do procedury in vitro nie jest potrzebny nic z mężczyzny, nic? Nie, oczywiście jest, ale... Bo to się nazywa seksmisja, proszę pani. Tam była taka wizja świata, gdzie się wszyscy... Wiem, że to się wszystkim z tym kojarzy, że się wszyscy tego boją, głównie ja się niczego nie boję. Ja pani powiedziałem, że ja to traktuję jako szansę dla siebie, no. Przecież będę teraz... Takiego świata byśmy, myślę, nie chcieli ani na lewicy, ani nikt o tym nie myśli. Mężczyźni są bardzo fantastycznym zjawiskiem, które ubogaca nasz świat. Mężczyźni są fantastyczni, ale nie, ale pani poseł, ja pani nie pozwolę tak łatwo uciec. Tak jak pan redaktor. Ja pani nie pozwolę tak łatwo uciec od tego. Ani komplementy pod adresem mojej niewątpliwej urody również mnie nie zwiodą. Pytanie brzmiało tak. Pani naprawdę uważa, że mężczyźni mogą rodzić dzieci? Mężczyźni o określonym genotypie, to znaczy musiałabym oczywiście... Ale jak ten genotyp jest inny, to ten człowiek nie jest mężczyzną, on może... Nie mieliśmy mówić akurat o mężczyznach, czy o osobach z macicami. Mogę pogrzebać, możemy się umówić. A gdzie pani może pogrzebać? Ja już proszę, żeby mi pani nigdzie nie grzebała, tylko... Miała pani powiedzieć, czy mężczyźni mogą rodzić dzieci, a pani mówi, że może pogrzebać. To brzmi jak groźba. Nie, znaczy mówimy o poszukiwaniach w internecie. Przepraszam. A nie, to ów, to mi kamień z serca spadł, ów. No dobrze, tak jak pani pogrzebie w internecie, to ja później urodzę dziecko? Nie, myślę, że pan niestety nie. Cholera, przepraszam. Nie jest pan taką osobą. Ja nie chciałem, no ale co zrobić? Trzeba sobie radzić inaczej, panie redaktorze. No ja sobie radzę, mam żonę odrodzenia, dzieci, no, ale... No. Żony odrodzenia, Boże, jak to brzmi. No jeśli chodzi o dzieci. Patriarchalnie, wie pan, to brzmi naprawdę brzmi, no nie feministycznie. Biedna ta moja żona, ona żyje w takiej opresji. Nie wiem, czy nas słucha, bo mogła pójść do pracy, albowiem wykorzystuje ją, proszę pani, również do pracy. To skandal. Ale z drugiej strony walczymy przecież o równouprawnienie. No to ona się sama tak równouprawnia, że poszła sobie sama do pracy, którą sobie sama znalazła, sama wybrała i nic mi o tym nie mówiąc sobie poszła i się zatrudniła. I teraz jeszcze... Ale nie, ona jest dobrym człowiekiem, bo ona ludzi broni, proszę pani, przed sądami ich broni. Dobry człowiek. Słucham, no broni. Przed sądami czy w sądach? No, przed sądami, które atakują tych nieszczęśników, którzy nam się w życiu jakoś tam nie powiodło, albo ktoś ich oskarża o jakieś okropieństwo. Chyba prokurator oskarża, nie No to sąd. Prokurator jest okropny, i przed sądem się staje i się broni. To dobrze. A w budynku sądu przed wysokim sądem. Tak się mówi po polsku. Pan zabrzmiał jak właśnie część Prawa i Sprawiedliwości, która mówi o kaście i to, że to trzeba przed sędziami bronić narodu. Nie, proszę pani, nie przypominam sobie, żebym był na wiecu jakimkolwiek. Ani Prawa i Sprawiedliwości, ani przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Mnie jakoś z tłumem nie po drodze chyba. Więc nie, moja żona... No ale właśnie, czyli zmartwiła mnie pani, sam będę musiał sobie radzić. Znaczy nie sam, tylko z żoną właśnie, żona. U nas w domu było tak właśnie, że to żona urodziła dzieci. No, głupia sprawa. No i... a pani sama też urodziła dziecko, nie będąc mężczyzną. Widzi pani, to się tak zdarza. No tak się zdarza, tak. Że to nie mężczyzna. Chyba, że pani jest mężczyzną i ja panią jakoś dotknąłem tą supozycją, że jest pani kobietą. Nie dotknął mnie pan. Bo płeć jest, rozumiem, przedmiotem wyboru i w zasadzie każdy może sobie wybrać. I ja dzisiaj mogę powiedzieć moim współpracownikom, że od dzisiaj mam na imię Halina, ale to się może jutro zmienić. Nie, płeć się, jeżeli chodzi, mówi pan o osobach transpłciowych, to płeć nie, się nie, ja nie mówię o osobach transpłciowych. A nie zmienia. Nie, ja nie mówię o osobach transpłciowych. No to takiej opcji nie ma, to znaczy to jest raczej uzgodnienie płci, na przykład płci ciała z płcią, mózgu z płcią albo z płcią hormonalną. Z płcią mózgu, a jak ta płeć mózgu mi podpowie, że ja się czuję kobietą, ja właściwie... Już doszliśmy do wniosku, że jestem ładny, no to może jestem też delikatny i wrażliwy i chciałbym być kobietą. Wrażliwą, delikatną, no i ładną przy okazji.
No, myślę, że jeżeli miałby pan jeszcze jakieś inne cechy, jeżeli byłby to ugruntowane przekonanie pana redaktora o własnej osobie, tak. I wynikłoby z tego, że pan w zasadzie zawsze czuł się kobietą i coś poszło... Nie, a co to znaczy, że zawsze się czułem? Tak. No czułem się mężczyzną, ale zmieniłem zdanie na przykład. Nie, to nie jest kwestia zdania. Wszystkie osoby, które uzgadniały płeć, tutaj mogę się odwołać choćby do przypadku no, polityczki Anny Grodzkiej, no mówiły, że czuły tak od małego, że coś jest nie tak, że... No pani Anna Grodzka, jako pan Krzysztof Bęgowski, najpierw żyła bardzo długo w swoim ciele Krzysztofa mając dzieci nawet. Była członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej na MOK. Nie to jako nasz kolega, ale później z tobą... Pani, ja nie jestem może pani kolegą, ale jestem kolegą dziennikarzem i w takim razie mogę zostać też koleżanką dziennikarską i w takim razie ja mam taką prośbę, żeby pani dzisiaj jednak do mnie mówiła pani Halino i mi będzie w związku z tym milej. Będzie. Ale to już jest taki utrwalony pogląd, pan tak będzie już chciał zmienić. Nie przez cały czas, ale dziś rano się tak czuję. To tak nie wygląda, Holender. To nie jest kwestia... Czyli właściwie te pani obiecanki, cacanki, to właściwie obiecanki, cacanki, że w mężczyźnie będą rodzić dzieci, a później się okazuje, że nie, bo ja nie będę mógł i też kobietą też nie mogę być i to wszystko na nic. A w dodatku jestem okropnym, patriarchalnym typem, który ciemięży kobietę i każe jej rodzić dzieci. Znaczy nie każe, bo ona sama chce, no ale... Nie spełnię pana wszystkich potrzeb, ani wszystkich oczekiwań, przykro mi. Pani jest filologiem angielskim, prawda? Tak. A co pani czytała ostatnio ciekawego? Ostatnio niewiele czytam. To nie jest niestety rzecz, która godna pochwały. Z literatury angielskiej jakoś tak ostatnio nie czytam dużo. Jest to wynikiem dużej pracy, którą mam, wielu obowiązków. Myślę, że się naczytałam wielu książek wcześniej i mam nadzieję, że znajdę taki moment, kiedy będę mogła do nich wrócić. No też mam taką nadzieję. Pytam tutaj polityków o to, co czytają, nie po to, żeby się nad nimi znęcać. Sam niestety za mało czytam, w związku z tym liczę, że mi podpowiecie państwo jakieś lektury. No ale skoro pani też niestety nie za dużo, no to nie, co nie zrobić? Nie, będę zmyślać. Nie będzie... Nie dużo czytam, to jest bardzo bolesne, ale nie będę wymyślać, że jest inaczej. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko państwu. Kłaniam się dziękuję nisko bardzo. Pani. Naszym gościem była Anna Maria Żukowska. Do widzenia.